Tydzień temu pokazywałem Wam nowego Opla Astrę, który okazał się być bardziej francuski niż niemiecki. Pytanie zatem, jeśli ten niemiecki Opel jest bardziej francuski, to jaki jest dziś naprawdę francuski samochód? Sprawdziłem to jeżdżąc przez ostatni tydzień kuzynem Opla Astry, czyli Peugeotem 308. Jeśli jesteście ciekawi, co z tego wyszło, zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I od razu bardzo ważna rzecz odnośnie właśnie tego filmu, bo to nie będzie taki typowy test, taki jak robię zawsze. Z prostego powodu 308 była już u mnie dwa razy, także jeśli chcecie sobie zobaczyć, co ja sądzę o tym samochodzie, krótko mówiąc, zobaczyć taki pełny test, to linki macie w opisie do tego filmu. Ta wersja, którą w tej chwili jadę, różni się tak naprawdę dwoma elementami. Jeden być może słyszycie, ponieważ jest to silnik diesla. Wcześniej testowałem wersje benzynowe, a drugą rzeczą jest to, że jest to wariant kombi, czy też jak to nazywa Peugeot, SW. Także skupię się dzisiaj na omówieniu tych dwóch aspektów, plus tak generalnie porozmawiamy sobie o 308 i troszkę ją porównamy do innych modeli, które były ostatnio na kanale, bo były to kompakty, także to będzie dobra okazja. Zacznijmy od tej prostszej rzeczy, czyli bagażnik. Mamy tutaj 608 litrów, widziałem też gdzieś informację, że jest 610, opieram się na tym, co jest w katalogu. Zresztą różnica niezauważalna. Też może troszkę porównując do rywali, poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo mówię z pamięci, Corolla coś koło 580, Golf 610, Kia Ceed 625, Honda Civic 0, bo na przykład nie ma wersji kombi. Także są lepsi, są gorsi, ale to jest mniej więcej podobny poziom. Moje wymagania taki Peugeot w wersji kombi spełniałby w 100%. Dla mnie na pewno taki bagażnik byłby wystarczający, także myślę, że też powinniście być zadowoleni. Może jeszcze pytanie, jak to wygląda na kanapie przy wersji kombi? No to zobaczcie. Z miejscem na nogi wcale nie jest różowo. Ja siedzę sam za sobą, mam 182 cm wzrostu i tak naprawdę luzu tutaj żadnego nie mam. Mieszczę się, ale dotykam kolanami fotela kierowcy. Także jeśli jesteście przynajmniej podobnego wzrostu, to sprawdźcie to koniecznie, jeśli mielibyście jeździć z tyłu, albo ktoś tego wzrostu jeździłby z tyłu, bo na dalsze trasy może być różnie. Z kolei z miejscem nad głową jest już zdecydowanie ok. Nie zahaczam w dach, nie mam tu co prawda okna panoramicznego, ale myślę, że pod tym względem nikomu niczego tutaj brakowało nie będzie. Także bagażnik mamy omówiony, przejdźmy sobie do tego, co w moim egzemplarzu znalazło się pod maską, czyli silnik diesla. No i podstawowe informacje. To jest motor o pojemności 1.5, co ważne, w odróżnieniu od wielu silników w grupie Stellantis mamy tutaj 4 cylindry, także tu jest ok. Ale zadam w tym momencie pytanie, w zasadzie zadam je sam sobie, co powinien robić silnik diesla? Otóż według mnie powinien być szybki i powinien mało palić. Ten silnik spełnia tylko jeden warunek z dwóch przeze mnie przed chwilą postawionych, który łatwo będzie zgadnąć, jeśli powiem, że ma on 130 koni mechanicznych, a do 100 km na godzinę rozpędza się w 10,9 sekundy. Raczej Wam teraz kanapka z wrażenia z ręki nie wypadła, jeśli jedliście śniadanie. Chyba że załamaliście się, to może jest taka szansa. Ale troszkę go obrońmy. W dieslu oczywiście w głównej mierze jeździ się momentem obrotowym. A ten jest ok, bo mamy tutaj 300 Nm. No i ta druga rzecz, która się udała, czyli spalanie. W sumie trochę trudno, żeby nie udało się spalanie przy takiej mocy, ale ja tym samochodem potrafiłem spalać w okolicy 4 litrów. Oczywiście jadąc bardzo spokojnie gdzieś tam pod miastem. W mieście 6, jak były jakieś duże korki, to powiedzmy max 7. W szybszej trasie, gdzieś na autostradzie, to było max 6,5 litra. Także myślę, że to są dobre wyniki, takie w miarę standardowe na taki silnik diesla o takiej mocy i w takim samochodzie. Tyle, że musicie po prostu pamiętać, bo dzisiaj mamy już bardzo wiele diesli, które są i oszczędne, i bardzo szybkie. Ten samochód z tym silnikiem szybki nie będzie i pamiętajcie o tym, idąc do salonu, idąc na jazdę testową, żeby po prostu nie było rozczarowania. No i dobra, te dwie rzeczy, które mamy najważniejsze w przypadku tego egzemplarza, mamy omówione. Pogadajmy sobie tak troszkę bardziej ogólnie i troszkę ten samochód porównajmy do innych. Szczególnie, że zadałem na początku pytanie,
czym jest dziś francuski samochód. I teraz zobaczcie. Zakładam, być może się mylę, ale na pewno jest szansa, że francuskie samochody kojarzą Wam się głównie z komfortem. Przynajmniej tak kojarzyły się mnie, no takie one po prostu były. To była ich największa zaleta. No i też często wygląd czy design. Były czymś innym. I ja tydzień temu powiedziałem, że jak odbiorę sobie 308, to porównam ją do nowej Astry, która okazała się samochodem zaskakująco komfortowym i miałem wrażenie, że nawet bardziej komfortowym niż 308. Jak to wygląda dziś po tygodniu jazdy 308? Otóż te ostatnie dni tak naprawdę tylko utwierdziły mnie w tym, że nie pomyliłem się. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moje bardzo subiektywne wrażenie, moje odczucia i tylko takie traktujcie. Nie traktujcie tego jako jakiś odnośnik, wyznacznik, bo jak naprawdę chcecie kupić jakiś samochód, to to, jakie on ma zawieszenie, musicie sprawdzić sami. Zawsze to mówię, kupujecie samochód dla siebie, a nie dla mnie. Ale wracając do tego mojego wrażenia, to jest naprawdę dziwna sytuacja, gdzie wsiadam w samochód niemiecki, teoretycznie, a potem w samochód francuski i bardziej komfortowym, z bardziej miękkim zawieszeniem jest ten Niemiec, teoretycznie Niemiec. Może dopowiem, żeby tutaj nie było jakiegoś nieporozumienia, z miększym to nie znaczy z miękkim. Astra to nie jest, broń Boże, samochód, który ma miękkie zawieszenie, które buja. Chodzi o porównanie. Jest bardziej komfortowy, moim zdaniem, niż dzisiaj 308. I mam też wrażenie, że jak miałbym wybrać samochód, który będzie taki bardziej dla mnie, dla kierowcy, do jazdy, do latania po zakrętach, to też wziąłbym 308. Może nie kombi, wiadomo, hatchbacka, ale myślę, że to byłby mój wybór w tej kategorii z tych dwóch aut. Także dziwna sytuacja, francuski samochód bardziej niemiecki, niemiecki bardziej francuski. To są moje odczucia z jazdy tymi dwoma samochodami przez ostatnie dwa tygodnie. Może powiedzmy jeszcze bardziej generalnie, odnośnie tych aut, które testowałem. Hyundai i30 to jest prawdziwy Hyundai. Honda Civic? Trochę mało Hondy w tej Hondzie. Ale na pewno powiem o niej, że jest to nadal taki prawdziwy japoński samochód, ale bardziej postawiłbym znak równania do Toyoty niż Honda do Hondy, tej dawnej Hondy. Opel? Francja. Peugeot? Niemcy, Francja? Tak to dziś zaczyna wyglądać. To jest troszkę taki moment, tak mi się wydaje, gdzie te marki w koncernie Stellantis określają na nowo swój charakter. I mówię o tym po to, że chyba będzie trzeba troszkę przełamać jakieś być może stereotypy w swojej głowie, wybierając samochód. I trzeba go będzie sprawdzić jeszcze bardziej na sobie, niż to było do tej pory. Bo wybierając francuski samochód czy niemiecki, wiedzieliście, czego możecie się spodziewać. Mówię o tych markach Opel, Peugeot. A dziś być może czegoś się spodziewacie, a wcale nie jest to zgodne z rzeczywistością. Także dlatego o tym tyle mówię. Na pewno 308, jeśli coś zachował w sobie francuskiego, to jest to design, pewne smaczki, pewne elementy, czy ogólnie wygląd zewnętrzny. Ja nadal, gdy patrzę na ten samochód, uważam, że jest to jeden z najładniejszych kompaktów. Ma charakter, jest ładny, bardzo podobają mi się światła, zarówno z przodu, jak też z tyłu. Jedną uwagę mam do tych z tyłu. Szkoda, że nie są pływające, przechodzące, zwał jak zwał, bo gdyby zrobili coś takiego, że na dole na przykład kierunkowskaz by sobie tak właśnie przechodził, to byłby pełen sztos. Ale i tak, szczególnie jak na kombi, to jest bardzo ładny samochód. Mówię oczywiście o swojej opinii. To piękno oczywiście nie zawsze jest funkcjonalne, bo mówiłem już o tym, powtórzę, bo bardzo rzuca mi się to w oczy, czy nie wiem, w palce. Jak jedziecie sobie i gra muzyka i chcecie sobie zrobić cieplej, to trzeba nacisnąć na przykład klimat i dopiero możemy sobie zrobić cieplej, zimniej, zwiększyć nawiew i tak dalej. Nie będę 50 raz o tym opowiadał, ale jest to średnie. Fajną funkcją natomiast jest to, że te przyciski, czy w sumie te okienka, możecie sobie konfigurować. Bo to wcale nie jest tak, że tu muszą być media, tu musi być klimat, możecie sobie to zamieniać, wstawiać jakieś inne funkcje, które chcecie, żeby były szybciej dostępne, więc to jest spoko. I w ogóle, jak jesteście przyzwyczajeni do tego dotykowego obsługiwania tych systemów, to okej, pewnie Wam to przeszkadzało nie będzie, ja tego nadal nie lubię. I na pewno muszę wspomnieć jeszcze, bo mówiłem to też w Astrze, o pozycji za kierownicą, czyli ten układ zegary, kierownica, fotel. Myślę, że to jest coś, do czego mnie przyzwyczaić się w nowych Peugeotach jest najtrudniej. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zobaczcie. W większości samochodów macie taki układ, że macie kierownicę i pomiędzy kierownicą widzicie zegary. Tu jest tak, że te zegary są nad kierownicą. I gdzie jest mój problem? Ano tu, że ja albo widzę zegary, bo kierownica jest niżej, ale uderzam nią w nogę. Albo wezmę ją wyżej, w nogę nie uderzam, ale nie widzę zegarów.
bardzo ciężko mi jest się tutaj usadzić tak, żeby było w 100% ok. Udaje mi się to, powiedzmy, w 90% już na ten moment. Ale takiej stówki jeszcze nigdy nie osiągnąłem, także to jest zdecydowanie samochód nie dla każdego właśnie przez to. I na 1000000% każda osoba, która nie jeździła Peugeotem, a jest takim samochodem zainteresowana, powinna takie auto pożyczyć, najlepiej na weekend, pojechać gdzieś w trasę i po prostu sprawdzić. Bo takie sprawdzenie, jeżdżąc wokoło salonu przez 10 minut, gdzie jesteście zajawieni, może trochę też przestraszeni, bo widziałem to po niektórych sprzedając samochody, możecie na pewne rzeczy uwagi nie zwrócić. Dlatego Wam po raz kolejny o tym wspominam. Bardzo nietypowa rzecz, jednym to będzie bardzo pasowało, drugim w ogóle. Także do sprawdzenia. A, no i zanim ceny, jeszcze jedna rzecz. Ogrzewanie przedniej szyby. Mówię o tym, bo założyłem niedawno konto na TikToku. Nie wiem w sumie po co, ale mam tam filmy, które robią jakieś horrendalne wyświetlenia, przynajmniej w porównaniu do YouTube'a. I pokazywałem też to w przypadku Astry i dostaję bardzo dużo takich odpowiedzi. Co ty gadasz, to nieprawda, ja mam w Fordzie Mondeo i tego w ogóle nie widać. No dobra, ale ja zdradzę tutaj taką tajemną wiedzę, o której wie niewiele osób na świecie. Otóż, Ford Mondeo to nie jest Opel Astra. Oczywiście sobie żartuję, czy może kpię, ale bardzo dużo takich komentarzy widziałem. Zauważcie jedną rzecz. Ja nie mówię, że to przeszkadza właśnie Tobie. Tobie, który chcesz teraz napisać, to nieprawda, bo mi nie przeszkadza. Okej, ja wierzę, ale to nie przeszkadza Tobie. Ale ja znam wiele osób, którym to przeszkadza. I właśnie po to o tym mówię, żeby to sprawdzić i wtedy albo Ci to nie będzie przeszkadzało, a być może będzie i po prostu wtedy sobie tego nie zamawiaj. To jest genialna rzecz. Ja uwielbiam, mam to u siebie, też w Oplu, też to widać, mi to nie przeszkadza. Korzystam z tego codziennie, jest teraz zima, mega fajny bajer, mega fajny gadżet. Ale znam dużo osób, które mają na przykład okulary, jeżdżą w nocy, pada deszcz czy śnieg i wtedy to światła czy te światła innych samochodów się troszkę rozpraszają. Widać gorzej, mówią, że coś jest nie tak. No i teraz zgodnie z logiką tych komentarzy, czy tych osób, które piszą te komentarze, powinienem im powiedzieć, nie, to Ci nie przeszkadza, przecież tam w Fordzie Mondeo jest ok. To nie gadaj głupot. Może trochę za długo, ale naprawdę dużo takich komentarzy widziałem, więc postanowiłem się na ten temat wypowiedzieć. Ja nie mówię, że to jest złe, to jest świetna rzecz, ale nie dla każdego. I tyle. No dobra, ale teraz rzecz, która naprawdę powinna wzbudzać emocje, czyli krótko mówiąc, ile takie cacko kosztuje. Ceny 308 z silnikiem diesla na rok 2023 rozpoczynają się z poziomu 135 600 zł. Mamy oczywiście tylko jedną konfigurację, czyli 130 koni i automatyczna 8-biegowa skrzynia. Wersji z manualem nie ma. I samochód w takiej konfiguracji w najwyższej wersji wyposażeniowej GT będzie kosztował 159 400 zł. Czy to jest dobra cena, czy zła, to odpowiedzcie sobie sami. Ja na pewno powiem, że Peugeot czy Opel zasługuje na pochwałę z jednego względu, bo w ogóle ten diesel nadal jest. Ile to jeszcze potrwa, nie wiadomo. No ale jeśli ktoś potrzebuje taki samochód tych rozmiarów i będzie latał po autostradach, to fajnie, że nadal może sobie kupić kompakt z dieslem pod maską. Może jeszcze jedno słowo, bo chyba o tym zapomniałem. Właśnie odnośnie trasy i tego diesla. I może znowu troszkę w temacie niemiecko-francuskiego porównania. Ja o Oplu Astra powiedziałem, że jest bardzo dobrze wyciszony. I naprawdę jest. Opel w ogóle twierdzi, że to jest samochód z atestem na autostrady, czy jakoś tak to nazywa. I ja się z tym zgadzam, bo to jest samochód świetnie wyciszony. Ja w przypadku 308 również miałem wrażenie, że to jest model, gdzie wyciszenie stoi na bardzo wysokim poziomie. I na pewno wpłynął na to właśnie diesel, ale jest tutaj zdecydowanie głośniej niż w testowanej tydzień temu Astrze. Nie ma co porównywać, wiadomo, tam benzyna, tutaj diesel, ale być może ktoś dawno nie jeździł dieslem. Może jest taka szansa i myśli, że dzisiaj już diesla, nie wiem, nie słychać, że jest inaczej niż kiedyś. Słychać, szczególnie w zimę, tak jak mamy teraz, jest zimno. Jak wsiadłem w ten samochód, tu się wszystko trzęsie, wszystko burczy, czy może warkocze. Jest tak, jak było kiedyś. Jest głośniej, przy przyspieszaniu ten silnik słychać. Także też na to się nastawcie. A, no i skrzynia. Mówiłem o niej wiele razy. 8-biegowy automat, obsługiwany tym selektorem, jak to w grupie Stellantis. Ale słowo trzeba powiedzieć, jak działa to tutaj z dieslem. Działa super. Ten silnik nie wymusza na Was szybkiej jazdy, więc ta skrzynia ma łatwiejsze życie. Ma 8 biegów, więc dla niej tak naprawdę to jest bajka. Jest szybka, nie myli się, nic tutaj nie szarpie, przynajmniej przy takiej jeździe, do jakiej ten samochód w tej wersji został stworzony. Więc naprawdę świetne, bardzo udane połączenie skrzyni z silnikiem. Do tego, do czego ma to służyć, to służy kapitalnie. Może jeszcze kilka drobnych uwag. Zobaczcie, jak naciskam start, to nic się nie dzieje. Żeby ten samochód uruchomić, trzeba po prostu ten przycisk
przytrzymać. I wtedy samochód się uruchomi. Z kolei, jeśli szukalibyście ładowarki indukcyjnej, tak jak ja, i wkładali tutaj telefon, to nic się nie będzie działo. Czemu? Bo ta ładowarka jest tutaj. Także taki mały tip. Pewnie prosta rzecz, ale można to przegapić. Także wspominam. No i muzyka, która ku mojemu zaskoczeniu jest naprawdę spoko. Nie jest to oczywiście jakiś system, który wywoła ogromne emocje i powiecie, że chcecie już tylko taki, ale gra to naprawdę spoko. To jest system fabryczny. A, no i nadal nie ma auto hold. Powiem tylko, że nawet nie chce mi się o tym gadać. No i dobra, ode mnie byłoby to mniej więcej tyle. Dajcie znać, jak Wam podoba się 308 i co Wy myślicie przede wszystkim o tym niemiecko-francuskim pomieszaniu, poplątaniu, o tych zmianach czy kierunkach, w jakich idzie motoryzacja. Jak Wy to odbieracie, bo może ja się mylę i jest inaczej, ale to są właśnie moje wrażenia z jazdy tymi samochodami przez ostatni czas. I może jeszcze na koniec, co ja bym wybrał, bo mamy C4, mamy nową Astrę i mamy nowe 308. C4 na pewno na trzecim miejscu, miałbym zgryz, bo naprawdę Astra dzisiaj to kawał dobrego samochodu, ale myślę, że finalnie przez to, jak podoba mi się 308, bo dla mnie to jest przepiękne auto, to finalnie zdecydowałbym się na nią. Pewnie bym się wkurzał przez to, ale jakoś bym to przeżył. Kawał fajnego samochodu. Na koniec standardowo jeszcze tylko słowo o subskrypcji dla osób, które tego jeszcze nie zrobiły. Kliknijcie subskrybuj, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, to wtedy jest bardzo mała, ale jednak jest jakaś szansa, że YouTube powiadomi Was, że na mój kanał wjechał kolejny materiał, a będą na przykład bardzo fajne wywiady. Także śledźcie, obserwujcie, oceniajcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć!